Witamy z Piątkowiska. Jest z nami trener Korabu Łaskę Wiesław Siembor. Witam Państwa. Panie trenerze, na wstępie, no cóż, nie udało się zdobyć punktów w Piątkowisku, chociaż pierwsza połowa zupełnie nie zapowiadała takiego przebiegu zdarzeń i takiego końcowego wyniku. Prowadziliście 1-0 po fantastycznym strzale, zresztą z rzutu wolnego. No i co się wydarzyło w drugiej połowie, jakby trener scharakteryzował te obie połowy zupełnie różne tego meczu? Pierwsza połowa była pod nasze dyktando, to trzeba tutaj podkreślić. Założenia taktyczne, które były na ten mecz, żeśmy wzorowo realizowali. W szatni powiedzieliśmy sobie parę mocnych słów, bo realizowaliśmy już taki mecz z Sazanem Pęczniem, gdzie też wyszliśmy na drugą połowę i w 30 sekundzie dostaliśmy bramkę. No tutaj powtórzyła się sytuacja, 3 minuty, dwie bramki i tak sytuacja się przedstawia, że jakoś nie możemy z tej szatni wyjść po tej drugiej połowie. No, będę analizował razem z drugim trenerem, co zrobić, żeby na te drugie połowy byśmy byli bardziej zmotywowani i żebyśmy mogli realizować te założenia. No cóż, jesteśmy Beniaminkiem i trzeba zapłacić frycowe, no tak to trzeba powiedzieć. Uczymy się tej ligi, bo jest to nowa liga. Sieradzką ligę mieliśmy rozpracowaną, że tak powiem, bo trzeba powiedzieć sobie, że sieradzka liga jest znacznie słabsza od tutaj łódzkiej i te drużyny tutaj z Łodzi nadają ton tych rozgrywkom, a my chcemy się utrzymać. Ale tutaj chyba decydującym momentem tego spotkania to, tak jak trener powiedział, po co tej drugiej połowy, dwie stracone bramki, strzelone przez gospodarzy rzeczywiście, wynik 2-1, czerwona kartka dla jednego z zawodników gospodarzy i wydawało się, że jesteście w stanie gonić ten wynik, odrobić co najmniej. Natomiast no później gospodarze strzeli 4 bramki w 10-11, to też dziwne, prawda? Nie wiem, co się wydarzyło w szeregach Korabu. Tak, myśleliśmy, że właśnie ta czerwona kartka spowoduje to, że będziemy mogli jakoś złapać rytm meczowy i będziemy mogli ukąsić przeciwnika. No, gdybyśmy, mówię, zdobyli bramkę kontaktową na 2-2, no, mecz by się pewnie inaczej ułożył. No, ale dostajemy bramkę na 3-1, zmieniamy system na 1-3-5-2 i niestety chcemy walczyć o pulę albo o remis i przystanie 3-1, no to nieważne, czy się przegra 6-1, czy się przegra 6-2. Ważne o to chodzi, żeby nawiązać dalej walkę. No o to walczymy, chcemy fajną piłkę grać, miłą dla oka i o to chodzi. No, głównie, no to jest A-klasa, ja to rozumiemy. My też tutaj mamy zawodników z trochę różnych lig pościąganych. Nie mamy stricte zawodników naszych wychowanków, o wychowanków też musimy dbać, dlatego apelujemy. Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to zapraszamy młodzieżowców do nas i jest na pewno możliwość rozwoju. Oczywiście przyłączamy się do tego apelu, myślimy, że warto dołączyć do Korabu Łaskę i panie trenerze, na koniec, już niebawem derby Łasku. No jaki wynik w derbach Łasku? Derby Łasku się będą rządzić innymi prawami, ale będziemy walczyć o pełną pulę. I na pewno zawodnicy nie odpuszczą i powiem jeszcze tak przekornie, że na pewno podejmiemy sportową walkę, nie żadną walkę na słowa i na jakieś haniebne zachowanie zawodnika. Reprezentujemy Łask. No, mimo tego, że niektórzy twierdzą inaczej. Oczywiście życzymy powodzenia w derbach Łasku, no i powodzenia też w tym sezonie A-klasy na boisku. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo, życzymy miłego wieczoru. Witamy ponownie z Piątkowiska, tym razem jest z nami trener Orła, pan Michał Adamkiewicz. Dzień dobry, witam. No przede wszystkim trener zadowolony, nie ma się czemu dziwić. Wygrana 6-2 z rywalem z Łasku, chociaż po pierwszej połowie też nie można było wskazywać, że będzie tak łatwo, przegrywaliście 1-0. Co trener powiedział w przerwie swoim zawodnikom, że tak fantastycznie zaprezentowali się, strzeli 6 bramek, z czego 4 w osłabieniu? Znaczy ja powiem tak, że jeżeli chodzi o przerwę, tak, no to trzeba było tutaj ostrych słów użyć, bo naprawdę, czy jestem zadowolony z tego zwycięstwa, no cieszą 3 punkty, natomiast tak jak pan powiedział, pierwsza połowa, no nie podobała mi się, nie tak to wyglądało, inne były założenia przed meczem, chłopaki tak naprawdę od początku wykonują dobrą robotę, odkąd się teraz tutaj sezon zaczął, nie wiem co się stało, już drugi mecz pod rząd, mimo zwycięstwa, pierwsza połowa no nie wyglądała tak, jak bym sobie tego życzył, tak. Ciężko mi jest powiedzieć, natomiast no musimy sobie porozmawiać w szatni. Tak, ale właśnie. Druga połowa fantastycznie się dla was rozpoczęła. Strzeliście szybko 2 bramki. Później czerwona kartka dla jednego z waszych zawodników za faul taktyczny. Natomiast w tym osłabieniu zagraliście chyba jeszcze lepiej niż kiedy były równe szanse na boisku, równa ilość zawodników. Śmiałem się po meczu i powiedziałem chłopakom, że w przyszłym kolejce jedziemy do Tęczniewa chyba, zdaje się, że zagramy w 10 od pierwszej minuty, tak? No bo
nie wiem, co się wydarzyło. Tak? No, staraliśmy się tutaj nawiązać walkę. Dobrze, że nie ukrywam, że dobrze, że prowadziliśmy, tak? Że tutaj czerwona kartka dostał nas zawodnik w tym momencie, jak było 2-1 na nas, tak? Bo jeszcze tutaj nie opadliśmy z sił, bo różnie to bywa, tak? W szczególności tutaj w niższych ligach. Cieszę się, że wykorzystaliśmy sytuację, które mieliśmy, tak? Bo chłopaki musieli oczywiście więcej pobiegać, tak? Jeszcze jak jednego zawodnika mieliśmy mniej. Natomiast fajnie, że się udało, ale nie mogę być do końca zadowolony z tego meczu. Ostatnio porażka w tym szlagierowym meczu z Iskrą Dobroń, chociaż rzeczywiście po walce tutaj w piątkowisku. Poza tym bardzo dobry sezon jak na razie. Skąd taka metamorfoza Orła i tak dobre wyniki, tak dobra gra na boisku w tym sezonie? Znaczy pierwszą rzecz, którą zakładałem, to jest to, żeby byli ludzie, tak, do gry, zawodnicy. Cieszę się, że przychodzą na treningi, jest nas spora grupa. Zawsze są inne możliwości, czy to taktyczne, czy tutaj ogólnie na mecz. No tak jak mówię, są drużyny, że mają tylko 11 zawodników w polu i tak naprawdę muszą kombinować, my nie mamy z tym problemu. Fajnie, cieszy to, dlatego wydaje mi się, że no jest w drużynie atmosfera poprzez wyniki i mam nadzieję, że tak zostanie już do końca sezonu. Macie w tej grupie dokuptowanych kilka drużyn z okręgu sieradzkiego. Czy widzicie jakąś różnicę, nie wiem, w poziomie przygotowania fizycznego, czy jak chodzi o umiejętności czysto piłkarskie pomiędzy tymi drużynami, a drużynami właśnie z okręgu łódzkiego? Czy ja powiem tak, że różnie słyszałem, tak, jedni twierdzą, że drużyny z okręgu sieradzkiego są słabsze, natomiast no, tak jak dzisiaj pokazał Łask, no nie do końca, tak. Wydaje mi się, że to też zależy od dnia dużo, tak, i zależy, nie znam tych boisk, różnie słyszałem, jeżeli chodzi o te wyjazdowe ekipy z Sieradza, no to zobaczymy, jedziemy do Pęczniewa za tydzień i będę mógł coś bardziej powiedzieć. Na tabelę patrząc, no to Pisia, tak, jest tutaj w górze, w tabeli, jeszcze Karsznice, z którymi graliśmy, więc tak naprawdę, no ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że to też dużo od dnia zależy, tak. My niby cały czas 3 punkty zbieramy przed meczem z Iskrą, oprócz tak, tutaj meczu z liderem, natomiast no coś się dzieje, że no nie do końca, tak. Chciałbym, żeby to tak wyglądało jak w pierwszych meczach, bo pierwsze mecze mogą bardzo pochwalić chłopaków, ale no jeszcze wiem, że można wycisnąć więcej z tej drużyny, tak, że tak powiem. Trener oczywiście bardzo wymagający, ale 6-2 jednak, no wynik mówi sam za siebie. Panie trenerze, my oczywiście czekamy już na ten pojedynek wasz z Sazanem, Pęczniew, pojedynek dwóch super snajperów, Dominik Drąg i Tomasz Wypiór po obu stronach. Sami jesteśmy ciekawi, jak ten mecz będzie przebiegał, a wam oczywiście życzymy powodzenia, no i abyście bili się w tej czołówce do samego końca sezonu. Dziękuję bardzo i oczywiście zapraszam na mecze Orła Piątkowicko. Dziękuję bardzo.